Cześć, tu Grubo Wła. Zapraszam na trójkąt i kwadraty odcinek 16. Odcinek 16 na koniec roku, bo już końcówka roku. E, mój wynik 61 punktów i niby delikatny awans o jakieś niecałe 20 tysięcy pozycji na 619 tysięcy w overallu. Zaryzykowałem sobie z Marsiałem na C. I w sumie było spoko dopóki Kevin nie zrobił bramki i asysty i nie zrobił bonusów. Przez co moje 16 punktów na kapitanie z soboty. W niedzielę już nie wyglądały tak fajnie. Dlatego też, cóż no, kolejka w miarę udana, tak bym, tak bym powiedział. Szykuję się do tej, która będzie następna. Zobaczymy, jak wyjdzie. A teraz, już liczby, bo, bo to jest chyba tutaj najważniejsze. Zaczniemy od Brighton z wisienkami. Jak sobie popatrzymy, tutaj no, kurde generalnie wychodziłoby, że e, takie same, e, w sensie no, taka, taka sama szansa na bramki były w, w obydwu drużynach, jednak to Brighton wygrało 2 do 0. E, tutaj mamy z przodu atak Jakan Bash, y, Mopai i Trossard, i wydaje mi się, że to będzie teraz y, ten ich podstawowy. A tak, do tego jeszcze dochodzi mój, który tutaj zdobywa 11 punktów za bramkę i, i bonusy. W końcu obrona Brighton na 0 z tyłu i od razu wychodzi, wychodzi że, że dank z bonusem. Generalnie dobre, dobre spotkanie zagrali. Jehan Basz 4 strzały, 1 gol. Gościu popłakał się po tej, po tej bramce. Wydawało mi się, że jak on przychodził do Premier League, no to pokaże troszeczkę więcej. To był chyba jego pierwszy gol w Premier League, czy też drugi. No generalnie. Wzruszył się strasznie po tym, po tym golu. No, dla nas to raczej taka ciekawostka niż coś konkretnego. Z kolei moi cztery strzały, jeden gol. Do tego pięć sytuacji stworzonych. No, pasuje ten gościu do tego nowego Brighton. Ósme spotkanie z rzędu w podstawowym składzie. Bardzo fajnie to, to wygląda. 4,8 miliona. No jest. Jak ktoś szuka taniego piątego pomocnika, tak jak ja, to myślę, że może się spokojnie nad takim mojem zastanowić. Mopaj, 5 strzałów, 2 celne. Wracamy do starego, tak mi się wydaje. W sensie dużo strzałów bez bramek. Do tego oczywiście dochodzi, dochodzi asysta, no ale pewnie większość osób więcej się spodziewała po Mopaju u siebie z wisienkami niż tylko skromna asysta. Trosat, cztery sytuacje stworzone, jedna, jedna asysta, czyli to, co, do czego nas przyzwyczaił. Alzat, dwie sytuacje stworzone. Tutaj jeszcze wrzu wrzuciłem tego wasza, Jach który 8 razy wrzucał piłkę w polo karne i za każdym razem były to podania niecelne. Taki mamy kalendarz teraz, Brighton, i to jest bardzo fajny kalendarz. Wydaje mi się, że tutaj wiadomo, to spotkanie z Chelsea będzie trudne, ale jeszcze mamy Everton, Aston Villa, Wisienki, West Ham. Fakt, że aż te trzy mecze będą na wyjeździe po przerwie na, na, na FA Cup. Ale nie będą to chyba zbyt trudne mecze dla Brighton, żeby oni coś tam sensownego zdobyli, przecież przypomnę, my nie czekamy na trzy punkty drużyny, tylko czekamy na punkty zawo zawodników i przy tym kalendarzu te punkty jak najbardziej mogą się pojawić. Z drugiej strony mamy wisienki, pozwolimy sobie nikogo tutaj nie wyróżniać za to spotkanie, pokażę tylko punkty, generalnie nic tam ciekawego nie ma. A szkoda, bo przy tym, przy tym kalendarzu, no, wypadałoby, żeby ktoś tam sensowny się pojawił i żeby było w kogo za, za, zainwestować. No, Rico dzisiaj, ok, można sobie go wstawić do podstawowego składu na te, na te najbliższe spotkanie i liczyć, że w tych e, trzech, że w tych trzech meczach u siebie na cztery najbliższe tam od tej 22 kolejki, no to coś tam się pojawi, tak, bo to będzie Watford, Brighton i Aston Villa. No ale. Dzisiaj wydaje mi się, że na Brighton i Norwich są lepszymi drużynami niż Wisienki, Aston Villa myślę, że jest na tym samym poziomie, więc tutaj tak naprawdę o to będzie trudno, a przy takiej grze w ofensywie, no to obramki również będzie trudno, a szkoda, no bo kurde kalendarz jest taki, że pewnie nie jedna osoba się szkowała gdzieś tam jakiś czas temu, żeby tutaj właśnie takiego Wilsona czy Frasera wstawić do podstawowego składu sobie, i szukać punktów jako różnicy w składach. Wilson 4,8% dzisiaj w naszych składach. Watford z Aston Villą. Nie wyszło to spotkanie z Aston Villa, za to wyszło w drużynie Watfordu. Praktycznie 3,5 gola powinny paść po tych strzałach Watfordu, czyli tak jak wcześniej hmm, było tak, że oni mieli chyba minus 19 dziewięt, the dziewięt, goals, czy też minus 10, minus 10, bo oni powinni, oni zrobili 9 bramek, a według the goals tych goli powinno być 10, czyli 19. No to tutaj widzimy, że już powoli gdzieś tam łapią to ilość, ilość sytuacji do ilości bramek będzie nam się e, zgadzała, przynajmniej w tym meczu tak to, tak to wyglądało. Mm. Mamy Sara, mamy Dolofeo, mamy Dinaya z przodu. Kto miał Maria Pe, ten pewnie był delikatnie zdenerwowany, jeżeli powiem, powiem tak delikatnie. Femenia tutaj za 6 punktów na boczku dosyć, dosyć ciekawa propozycja. Sar z bramką, Dino z dwoma golami, Dukurę z asystą, Dolofeo nic i oczywiście ja wybrałem, kurwa sobie Dolofeo do składu. Jako tą różnicę, i jak często bywa na różnicach, nic z tego nie wychodzi. Dinaj 5 strzałów, 3 celne, 2 gole. Fakt, że ten gol z Karnego, który został wywalczony po faulu na nim, ale i tak chyba dobrze, dobrze w tym meczu wygląda, przynajmniej na skrótach dobrze to wyglądało. Do tego jeszcze dwie sytuacje stworzone. Sar 5 strzałów, 1 gol, Jeden celny strzał. Z tego, z tego wynika Dukę 3 strzały 1 celny, wszystkie z za pola karnego. Dełfeu 5 sytuacji stworzonych 0 asyst. No i tutaj niestety no, mnie to troszeczkę zabolało w, 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 w mojej drużynie, KPU. 3 sytuacje stworzone, jedna, jedna asysta. Kalendarz Wodfordu wydaje mi się, że, że, że dosyć spoko, jak na tą cenę, jaką trzeba zapłacić za tych zawo zawodników. Dinej kosztuje 6,2, Delufeu 6,1, Sar y, też około 6 milionów, więc tutaj no, wiadomo, wiadomo no, za, za co za to płacimy. Mamy Aston Villa, mamy Wisienki, więc tutaj można pewnie jakoś to sobie fajnie zaplanować. Z drugiej strony mamy, mamy Aston Villa, y, grając w przewadze jednego zawo zawodnika, stracili dwa gole. I nic nie byli w stanie zrobić. Graliście jeszcze, dostał żółtą kartkę, do tego tylko jeden, jeden punkt. W obronie nic, w ataku nic. Conor, Hurikhane, jeden strzał, jeden celny. Graliście trzy strzały, zero celnych. Do tego trzy sytuacje stworzone. Hurikhane, do tego też trzy sytuacje stworzone, i to było wszystko. Wesley ch chyba nie jest to jego najlepszy sezon. Kalendarz Aston Villa e, równie łatwy co równie trudny, generalnie. No, to będą drużyny e, Barney, Brighton, Watford, Wisienki. To są drużyny, z którymi oni pewnie będą walczyli o utrzymanie. Więc to wcale nie będą łatwe spotkania. Do tego jeszcze to spotkanie City, więc, więc tutaj no e, nie będzie łatwo. Teraz Southampton z Crystal Palace. 1,62 dla Southampton na bramkę i 0,25 0 dla Crystal Palace. Southampton w standardowym swoim ustawieniu, aczkolwiek nie, no bo był 3 Adams tutaj, tutaj jak gdyby to jest, to jest ta zmiana, a nie Long. I oczywiście Dany inks z bramką, no bo któż by inny. 6 strzałów, 2 celne, 1 gol, wszystkie strzały z pola karnego. Ward-Prowse dwa strzały, jeden celny. Ten celny strzał to jest rzut wolny. Guaita tutaj fajnie go wyjął. Do tego cztery sytuacje stworzone od, od Ward-Prowse'a. I ten Hoiberg nieszczęsny, dwa strzały, zero celnych. On w każdym meczu oddaje po kilka strzałów i, i, i ta piłka jednak nie może wpaść do bramki. Kalendarz Crystal Palace nie za ciekawy, bo mamy Tottenham, mamy Leicester, Wilki, Crystal Palace i Liverpool. Wydaje mi się, że to jest ciężki kalendarz. Niemniej to ten jeszcze chyba nie miał czystego konta w tym sezonie na wyjeździe. Z Leicester też różnie bywa. no Generalnie, jak ktoś ma danego Inksa, to myślę, że spokojnie może go w tych meczach do składu swojego wystawiać. Crystal Palace, Zaha jak zwykle najbardziej wysunięty zawodnik, i pozostali tutaj próbują bronić bramki. Tym razem Tompkins z Golem. Mili Wojewicz z asystą, i teraz zobaczcie, kto tam oddawał strzały. Tomkins, 2 strzały, 2 celne, 1 gol. Martin Kelly, 1 strzał, 0 celnych. Mili Wojewicz, 1 strzał, 0 celnych. Aju 1 strzał, 0 celnych. Czyli generalnie obrońcy, defensywny pomocnik, za w tym meczu nie zrobił. Znaczy, tam prawie miał asystę, ale war jednak Mejerowi bramkę zdjął. Miliwajewski jeszcze dwie sytuacje stworzone, jedna, jedna asysta. Kelly nie popisał się i oddo piłkę do Inksa, po czym padła bramka. No i teraz mamy Norwich, Arsenal, Manchester City, Southampton i Sheffield. Wydaje mi się, że to jest... No cóż, no... Czy generalnie no, powtórzę za każdym razem, kurde, i potem Zaha zdobywa bramki, ale powtórzę. Crystal Palace nie jest drużyną, w którą powinno się inwestować w ofensywie, powinno się inwestować w defensywie i tyle. I tutaj nic się nie zmienia po prostu. I tyle. Wiadomo, że tutaj Aju będzie kusił za 5-0, bo jest spotkanie z Norwich, z Southampton, z Sheffield. No ale to potem się wychodzi tak, jak wychodzi w jednym meczu z 2-12, prawda? Potem, potem oddaje jeden strzał wtedy, kiedy się na niego w sumie liczy, w takiej kolejce jak teraz. Newcastle z Evertonem, Everton ponad 3 gole, Newcastle 1 w, 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 według Expected Goals, zobaczcie tutaj widać jak mocno ten Everton bombardował bramkę e, do brawki Mojzakin grał w podstawowym składzie grał ri, Richardson, Sigurdsson, Walcott, więc generalnie no jak widzę takie, takie ustawienie no to w ofensywie no to Wydaje mi się, że Carlo Ancelotti chyba zrozumiał o co chodzi w tej drużynie. Do tego nie było Dina, za to był Bainc. Coleman tym, tym razem na, na ławie. C CD biegający w obronie, a nie w pomocy, tak jak w poprzedniej kolejce. Miny nie było w samym składzie. Holgate za 4,4 4 miliona. To może być coś sensownego, ale oczywiście Cal Calvert Lewin. 4 strzały, 3 celne, 2 gole. Wszystkie strzały z pola karnego. Do tego trzy stacje stworzone. Mojza, zakin, pięć strzałów, trzy celne aż. 3, wszystkie strzały z pola karnego. Zobaczymy. Wydaje mi się, że to jest gościu, który może nas jeszcze w tym sezonie zaskoczyć pod wodzą nowego trenera. Richardi są trzy strzały, dwa celne. Do tego trzy jest stworzone i jedna, jedna asysta. Sigur są dwa strzały zero celny wszystkie z pola karnego. CDB dwa strzały zero celnych. No i cóż, i mamy teraz wyjazd na Manchester City, gdzie pewnie niełatwo będzie wygrać, ale myślę, że Bramka to tam padnie dla Evertonu. Z drugiej i potem mamy Brighton, West Ham, Newcastle, Watford. Idealny kalendarz, żeby wspiąć się po prostu w górę. Idealny kalendarz, żeby zainwestować w kogoś z trójki. Powiedziałbym na pewno z dwójki Calvert-Lewin-Dicharlison. Do tego dochodzi Sigurdsson dla gości, którzy go lubią i którzy zobaczą coś teraz, może nie wiem, z City, że, że, że on ma jakąś formę, w którą warto zainwestować. No i może ten mój zakin kurde, no Gościu nie jest drogi, jak będzie on podstawowy skład, no to, no to może będzie sens w każdym razie za 5,8 miliona Dominik wydaje się sensowną opcją do ataku. Z drugiej strony mamy Newcastle, anti 5 punktów za asystę, Willems ponownie grający w pomocy, tak samo jak Jedlin i, i po raz kolejny obrońca z bramką. W drużynie Lukas to jest chyba naj, naj, naj drużyna, w której najczęściej obrońcy zdobywają gole. Fabian Szar, trzy strzały, wszystkie z pola karnego, dwa celne aż i jeden gol. Do tego dwie sytuacje stworzone. Kurde, jak na obrońcę, bardzo, bardzo dobre liczby. Chyba lepsze niż zrobił Lacazette i, i, temu, i temu podobni zawodnicy w tym, w tym sezonie, czy w tej kolejce. Andy Carroll 5 strzałów, 1 celny, 4 strzały były zablokowane. Do tego zobaczcie jak to wygląda. To są wygrane pojedynki powietrzne przez Andy Carrolla w tym spotkaniu. Na 24 20 aż było udanych. Po jednym z tych poden, po jednym z tych wygranych pojedynków zaliczył asystę. To jest to, to jest ten trójkącik najbliżej pola bramki. Evertonu. Kurde, no jeżeli taka jest taktyka, gramy na, na najwyższego typa, który będzie z piłki, to może coś tutaj z tego Newcastle jeszcze będzie, i w sensie już jest, ale może, może to być naprawdę sensownie solidna drużyna w Prymiernika. Dzięki temu my możemy mieć kilka punktów więcej. Almiron 4 strzały 0 celnych. Tutaj był strzał w słupek po podaniu Willemsa, szkoda, że tego nie zdobył, bo po prostu miałbym wtedy jakąś asystę. Dwa strzały zero celnych od Willemsa, do tego trzy sytuacje stworzone. Spoko ten gościu wygląda, wydaje mi się. Kalendarz nie za specjalny, ale, ale jak na takiego obrońcę, który gra w pomocy, no to, no to dosyć sensownie. Mamy teraz Lester, Wilki, Chelsea, Everton. Ciężki kalendarz przed Newcastle, to na pewno. I potem spotkanie z Norwich 1 lutego. I teraz Norwich z Tottenhamem. 0,44 szanse na bramki dla Norwich. 1,88 na bramki dla Tottenhamu. Standardowe ustawienie Norwich, tak bym, tak bym powiedział. jak Antwala nie było w tym składzie. Błędia z asystą, ale to jest asysta zaliczona, no bo to on podawał, kiedy Orier e, zdobył samobója. Sam Ta piłka szła do Pukiego, Puki e, powinien to wykorzystać, w się sensie powinien tą piłkę przejąć i zdobyć gola, jednak tego nie zrobił i tutaj Orier się troszeczkę zagapił i, i zdobył sam buja. Z drugiej strony póki zdobył bramkę, której War nie uznał i znowu to było tak, że po prostu o palec mm. Był, był, było, był spalony więc troszeczkę to było głupie. A tak wychodzi, przez to wychodzi potem, że zero strzałów i zero celnych. A tak naprawdę no coś tam ten Buk jednak robił błędy ja e, tym razem większość drummingów, wszystkie drummingi nie udane, podania niecelne, jedna sytuacja stworzona, no i tam asysta zal zaliczona przez Fantazy. E, kalendarz Norris, dosyć ciężki bym powiedział, bo to będzie Crystal Palace, który naprawdę ciężko się gra w, w Premier League. Potem United na wyjeździe. Wisienki to będzie najłatwiejsze spotkanie. Tottenham i Newcastle. No, nie będzie łatwo się utrzymać przy tym, przy tym kalendarzu. Mamy Tottenham, Delle Ali bardzo wysoko, Kane tro, tro, troszeczkę wyżej niż zawsze, Eriksen w podstawowym składzie. Celso grający Orier pomocy z samobójem e Dumbelę w podstawowym składzie i trójka z tyłu. Tak gdzieś to wyglądało. Eriksen 4 strzały, dwa celne, jeden gol, bramka z rzutu wolnego. Do tego dwie sytuacje stworzone. Hurricane bramka z rzutu karnego. Tylko dwa strzały, ale za to dwa celne. E Do tego dwie sytuacje stworzone i Dali Ali 4 strzały. Jeden celny, trzy strzały z pola karnego, dwie sytuacje stworzone. Giovanni Lo Celcio, dwa strzały, jeden, jeden celny za pola karnego. I Sessenion, dwie sytuacje stworzone. Orier, jeden strzał, jeden gol. Samobójczy. Kalendarz Tottenhamu niezmiennie dobry. Southampton teraz na wyjeździe. Tam, chyba na Southampton Hurricane kiedyś się popisał. Dosyć, dosyć dobrym wynikiem. Liverpool, później, później u siebie. Watford, Norwich, Manchester City. Myślę, że dosyć dobry, dosyć dobry kalendarz. Pytanie tylko, jak z formą tych, zawo tych zawodników. Może musi być ta przerwa delikatnie od, od Premier League, dla nich, żeby tam Mourinho troszeczkę mógł dłużej podziałać. West Ham z Leicester. West Ham 1,17 na gola, Lester 2,46. No cóż, jakie jest ustawienie West Hamu? Widać, generalnie Lanzini wrócił, Anderson w podstawowym składzie, Fornals Alert, dosyć ofensywnie ustawiony zespół, tak bym, tak bym powiedział. Ale i tak nic to, nic to nie działa. Alert 4 jest stworzone 0 celnych. Balbuena, bal trzy strzały, jeden celny, to, by, to byli zawodnicy, którzy oddali najwięcej strzałów w tym meczu. Jak Alera, no to rozumiem, no bo to na passing. No to tak, Balbuena bal, bal przy tak ofensywnie ustawionym, ustawionej drużynie, no to już troszeczkę gorzej to wygląda. Dlatego też przy tym kalendarzu będziemy już mieli nowego trenera w West Hamie wraz z Mois. No i zobaczymy, jak on to tutaj sobie ułoży. Polecam artykuł na blogu fantazyproject.pl, w którym Mówimy, jak to może teraz wyglądać. W każdym razie kalendarz Wisienki, Sheffield, Everton, Leicester Liverpool. W sumie dobry kalendarz, żeby, żeby zaczynać przygodę z nową, nową starą drużyną. Leicester z drugiej strony. No, cóż, no chyba nie ma większego sensu analizowanie tego tego, 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 tego zespołu. Możemy tylko powiedzieć, że no, wyszło na to, że Leicester ma dwie takie same jedenastki, bo i Gray dobrze zagrał, i Perez dobrze zagrał, i Henacho dobrze zagrał w obronie, również nie, na, nie najgorzej. E... Gray trzy strzały, dwa celne, jeden gol. Do tego i Henacho dwa strzały, jeden gol. Perez e... dwie sytuacje stworzone, dwie asysty. I cóż, i przed Lester, fajny, fajny kandydat Zobac Zobaczymy, czy Wardi wróci. Myślę, że teraz Newcastle wyjdą podstawowym składem. I tylko teraz pytanie jest, czy Wardi będzie grał, czy też Ikenaszo będzie grał w jego miejsce. A tam oczywiście przy West Hamie no, zapomniałem powiedzieć, że Fabiański wrócił do składu i z jednej strony zagrał spoko, bo wybronił Karnego, a z drugiej strony przez sam sobie tego Karnego stworzył. Barney z Manchesterem United. No cóż, no zero z przodu, dwa z tyłu. Wszyscy, obrońcy po 0 po punktów Łód zero strzałów, zero ocelnych, ostatnia szansa na jakieś sensowne punkty. To jest to spotkanie z Aston Villą w nowy rok, a później Chelsea Leicester, Manchester United Arsenal. Nie będzie łatwo, nie będzie łatwo z przodu i z tyłu, więc yy, myślę, że to jest po prostu gdzieś tam pożegnanie z tymi wszystkimi zawodnikami Barney. Z drugiej strony mamy Manchester United, yy, mamy Pereira, mamy Rashforda, Jamesa i Marsiala. Martial grający na szpicy, to jest dobra informacja, 4 strzały, 3 celne, 1 gol, tam jeszcze dodatkowo była bramka, której, którą War wykasował, no bo Martial faulował obrońcę. Niemniej przestał dreptać i zaczął biegać. To jest bardzo dobra informacja. Mój kapitan szkoda, że nie dorzucił jeszcze jednej bramki. Z drugiej strony mamy Rashforda. pięć strzałów, dwa celne, jeden gol. Cóż, dobre, dobre spotkanie w wykonaniu Rashforda. I tutaj mamy Jamesa. Jedna, jedna asysta. To była jego szósta asysta w tym, w tym sezonie i to jest czołówka ligi, jeżeli chodzi o, o asysty. Kalendarz wydaje mi się, że bardzo dobry. No już to moje podwojenie United przy czterech meczach u siebie, gdzie trzy to będzie Norwich Barney, sorry, na cztery mecze, trzy mecze u siebie Norwich Barney, Wilki to wydaje się ok. Ar Arsenal na wyjeździe nie jest taki przerażający generalnie po tym, co zrobili ostatnio. No i Liverpool, no ale no, zawsze musi być coś. Hmm. Zawsze musi być taki meczek jak Liverpool, co nie jest powiedziane, że tam bramka albo asysta jakaś mi nie wpadnie, a może już 19 stycznia już nie będę myślał o podwójnym ataku United, bo już będzie mój skład wyglądał zupełnie e, inaczej. Arsenal Chelsea, ustawienie e, Arsenalu, widzimy Auba bliżej, bliżej e, linii środkowej niż bliżej pola karnego. Tak samo z Lakazetem. Nelson grał najwyżej generalnie, Ozil tro, troszeczkę obok nie wyszło to spotkanie Arsenalowi Leno się nie popisał to jest jego, jego błąd przy, tej, przy tym golu Jorginho oba, dwa strzały jeden gol i zobaczmy dalej Louis Chambers Torreira, Ozil dwie sytuacje stworzone więc generalnie jak się popatrzymy na te nazwiska zawodników, którzy oddawali strzały dla Arsenalu, no to wychodzi nam troszeczkę coś podobnego jak w Crystal Palace, kurde. No, mamy, yy, okej, okay, Alba oddał dwa strzała, tak? No to strzały oddawali obrońcy i defensywny pomocnik. I, I przy takiej sile ofensywnej, jaka niby jest w Arsenalu, no to to jest troszeczkę słaba, może nawet nie troszeczkę, tylko bardzo dużo pracy przed Artetą żeby to naprawić kalendarz nie wiem czy taki sprzyjający jest ale, ale, ale generalnie no, no coś tutaj pewnie da się ugrać no teraz będzie spotkanie z United potem Crystal Palace Sheffield Chelsea i Barney tak to będzie tak to będzie wyglądało więc zaraz będziemy mieli rewanż za to spotkanie przegrane 2-1 w tej, w tej kolejce właśnie to William z Abrahamem i z Mountem najwyżej ustawieni po lewej stronie. Tak to dziwnie troszeczkę wygląda. To Mori Emerson tutaj, który zszedł w 34 minucie, no bo tutaj musiał robić zmiany Lampard. William z asystą, Mount z asystą Abraham z golem, Abraham, którego sprzedałem. Ale 5 strzałów, dwa celne, jeden gol. Jak najbardziej, bardzo dobre liczby. o jeden strzał, jeden gol. Mont, jeden strzał, jeden celny. Do tego jeszcze był Willian. chyba 5 albo 6 sytuacji stworzonych. W każdym razie, taki teraz kalendarz przed Chelsea. Mamy Brighton, Barney, Newcastle. To będą bardzo fajne mecze. Myślę, że ta moja sprzedaż Abrahama troszeczkę była za szybka. I potem będzie Arsenal i Leicester, więc Arsenal na czwórkę na wyjeździe, to myślę, że to jest zdecydowanie za dużo. Myślę, że takie trzy zamieniący się powoli na dwa. Liverpool z Wolverhampton. I powiem tak, mało strzałów po stronie Liverpoolu, ale ja po stronie Wolverhampton nawet jeżeli jakieś były, no to te szanse jednak nie była, nie była zbyt duża. W salach najwyżej wysunięte. Mamy, mamy firminę, mamy mamy. Mamy generalnie podstawowy skład Deverpoolu. Gomez za 8 punktów. 5,1 miliona. Może warto zainwestować w tego zawodnika. E, do tego mamy manę z bramką. Salach za 3 punkty. Salach za 3 punkty, gdzie dużo osób robiło e, jego na C i jeszcze za minus 4 przeważnie. Gdzieś to się tam. Tworzyło, że tak powiem, więc tutaj to spotkanie Salachowi nie wyszło. Jedno jedyne podanie Wandajka do Lalany to jest właśnie to, po którym Wandajk podaje Barkiem do Mane, a Mane zdobywa gola, dwa strzały, jeden gol od Mane, Firmino, trzy strzały, jeden celny, Salach, dwa strzały, jeden. Celny, do tego trzy sytuacje stworzone, trzy punkty na koniec. Arnold, dwie sytuacje stworzone, Robertson, jedna sytuacja stworzona. Wydaje mi się, po prostu na więcej im wilki nie pozwoliły. Tu mamy Sheffield, Tottenham, Manchester United. To będą trudne mecze, mówię o tym z Tottenhamem i z Manchesterem United. Potem mamy ponownie Wilki i West Ham. I to już będzie podwójna kolejka, 24, czyli dwa mecze na wyjeździe Wilki i i myślę, że trzeba tak to sobie wykombinować, żeby trzech zawodników z Liverpoolu mieć w swoim składzie do tego czasu. Ma nic tutaj innego, sensowniejszego nie wymyślimy i pewnie ten sala, który dzisiaj może kilka osób uwierać w składzie, bo, w, bo im nie wyszła, bo jemu nie wyszła kolejka i pewnie oni myśleli, że będzie dużo, du, dużo lepiej. No to jednak 23, 29 stycznia, no to te osoby mogą być bardzo zadowolone, że już mają teraz Salaha i nie muszą kombinować, jak go wstawić do składu. Wilki. No Wilki, jak zobaczyłem sobie, że nie ma Jimeneza, że nie ma Traore, no to pomyślałem sobie, oha, no dobra, no to teraz ten Salah mnie zje tutaj na cenę, bo tyle osób go wystawiło, a okazało się, że Wilki, jeszcze taka linia obrony, Bennett, Connor, Kilman, no kurde, jakoś to wyglądało tak dosyć słabo w moich oczach, a jednak y, przegrali tylko 0-1. E, bramka nieuznana na 1-1 przez VAR. I generalnie dobrze, dobrze wyglądali. E, o dwa strzały, jeden celny. Jota jeden strzał, jeden celny. No i cóż, no i teraz mamy Watford. Jimenez wydaje mi się, że już będzie grał w podstawowym składzie, no bo tutaj chyba nie może być inaczej. E, do tego Newcastle Southampton. Liverpool, Manchester United, ale te trzy mecze teraz no to jak najbardziej dla Jimeneza w podstawowym składzie. Manchester United z Sheffield. Według expected goals Sheffield powinno przynajmniej jedną, jedną bramkę zdobyć, jak i nie więcej, a Manchester City jedną i nie więcej. Ale e, zdobywasz dwa gole, kiedy masz w składzie takiego zawodnika jak De Bruyne, który zdobywa 14 punktów. Aguero w podstawowym składzie 8 punktów, Marez 6 punktów. Po, po asyście, Sterling 3 punkty. E, cóż, De Bruyne 5 strzałów, 2 celne, 1 gol. Aguero 2 strzały, 1 gol. Marez 3 strzały, 0 celny, wszystkie strzały zablokowane. Sterling 1 strzał zero celnych, to nie był jego najlepszy mecz, któryś już z kolei. Bernardo Silva, 3 jest tworzone i tak wygląda kalendarz Manchesteru City, dosyć, dosyć dobry, mamy Everton, Aston Villa, Crystal Palace, Sheffield i Tottenham na wyjeździe, na koniec, ale to jest naprawdę dobry, dobry kalendarz i wydaje mi się, że taki De Bruyne no to must have i zobaczymy jak, jak, jak zagłer, no bo tam zawsze będzie ten Jezus do, do przeszkadzania w naszych planach. Nie było Lundstrama, Lundstrama który złapał kontuzję. Muset, bramka nieuznana nie przez VAR. No, poza tym, tutaj pierwsza połowa ok, w drugiej już nie za dużo wychodziło, chociaż tam jeszcze był słupek w ostatnich minutach po strzale szarpa. W każdym razie, muset cztery strzały, 0 celnych. Norwood trzy stacje stworzone, Stevens dwie sytuacje stworzone i teraz wydaje mi się, że ciężki kalendarz. Liverpool na wyjeździe, Arsenal na wyjeździe, City u siebie, Crystal Palace na wyjeździe to też będzie trudny mecz i ten West Ham zobaczymy, czy to jest odrodzony nowy West Ham, czy też będzie stara jakość, czyli taka, na którą się nie dało spoglądać. I zobaczymy co z Lundstramem, bo jak będzie miał kontuzję, to pewnie można byłoby go przy takim kalendarzu próbować sprzedawać. I, i tyle. Konczę. Konczę ten rok. Dziękuję wszystkim, którzy byli ze mną w 2019. Którzy mnie wspierali w działaniach. To było naprawdę miłe z waszej strony. Mimo kilku kryzysów, jakie miałem, wydaje mi się, że jakoś to udźwignąłem i, 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 i dzięki temu nagrałem teraz 30 grudnia taki materiał, chociaż pewnie nieraz już mówiłem sobie koniec dosyć, a jednak udało się. Wytrwałości w nowym roku, zielonych strzałek w 1 stycznia. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.